W tym zadaniu musimy obliczyć wartość następującego wyrażenia liczbowego. Żeby to zrobić, to będziemy musieli wykonać działania w odpowiedniej kolejności. Na początku należy wykonać działania wewnątrz nawiasów, następnie wykonamy te dzielenia, a na samym końcu odejmowanie. Przystąpmy zatem do dzieła. Żeby wykonać odejmowanie wewnątrz nawiasu, to tę jedynkę zapiszemy w postaci ułamka zwykłego z takim samym mianownikiem jak w tym ułamku. Wtedy będziemy mogli najłatwiej odjąć ułamki, czyli pierwszą liczbę 2021 przepiszę bez zmian, a w nawiasie możemy napisać tak, zamiast jedynki to 2022 podzielić na 2022. Dzięki temu teraz będziemy mogli wykonać odejmowanie tych ułamków, ponieważ mamy już wspólny mianownik. Oczywiście jeżeli jesteśmy w stanie wykonać w głowie to odejmowanie, czyli w głowie sobie zapisać jedynkę w ten sposób i od tej liczby, czyli od tego licznika odjąć ten licznik. W rezultacie otrzymamy oczywiście 2021-2022, to oczywiście możemy tak zrobić. Ja tu robię wolniej, żeby wszystko było ładnie widać. Tak samo postępujemy w drugim nawiasie. Tutaj oczywiście wspólny mianownik jest taki 2021, czyli jedynkę zapisałem w ten sposób. No i na końcu dzielimy przez taki ułamek 1 podzielić na 2021. Wykonujemy odejmowania wewnątrz nawiasów i w pierwszym nawiasie otrzymujemy 2022 minus 1, to będzie 2021. Mianownik bez zmian. 2022 minus. Teraz odejmowanie tych dwóch ułamków. 2021 minus 2022 to będzie minus 1, czyli w tym nawiasie otrzymamy minus 1 podzielić na 2022. 21 to dzielenie mogę zamienić już na mnożenie, czyli mnożymy przez odwrotność, czyli przez 2021 pierwszych, czyli po prostu przez 2021. Co zapiszę już tak w drugim kroku. Tutaj też zamienimy dzielenie na mnożenie. 2021 razy odwrotność tego ułamka, czyli zamieniamy liczby miejscami, czyli 2022 podzielić na 2021. Teraz odejmujemy liczbę ujemną. Minus minus da nam plus, czyli tutaj możemy napisać plus i po prostu wymnażamy te ułamki. 2021 z 2021 się skraca, czyli tu mamy po prostu plus 1. Czyli otrzymujemy tutaj tak samo. 2021 skraca się z 2021 z mianownika i otrzymujemy po prostu licznik. Tutaj oczywiście 1 tu 1. 1 razy 2022 to. 2022 i jeszcze plus 1 no i ostatecznie otrzymujemy 2023 czyli poprawna odpowiedź w tym zadaniu to odpowiedź d